19 czerwca wspominamy świętego Remigiusza Izore, zakonnika i męczennika. Remigiusz urodził się 22 stycznia 1852 roku w Bambek na północy Francji. Jego ojciec był nauczycielem w szkole podstawowej, jeden z jego braci księdzem, a siostra wstąpiła do zgromadzenia sióstr szarytek. Gdy Remigiusz był dzieckiem, miejscowy kapłan uczył go łaciny, a on chciał zostać księdzem diecezjalnym. Ukończył studia w Combray we Francji, jednak przed przyjęciem święceń kapłańskich, po długiej modlitwie i rozważaniu, postanowił wstąpić do zgromadzenia księży jezuitów. Miał wtedy 23 lata. Po ukończeniu wstępnej formacji, Remigiusz kilka lat pracował jako nauczyciel w szkole wyższej we Francji. Prosił o możliwość pracy misyjnej w Zambii. Skierowano go jednak do Chin. W 1882 roku przybył do Xi'an w prowincji Hebei na północy Chin. Początkowo uczył się języka chińskiego. 31 lipca 1886 roku, w wieku 34 lat, Remigiusz przyjął święcenia kapłańskie w Chinach. Pracował jako nauczyciel w szkole państwowej, był zakonnikiem pełnym zapału misyjnego, a przy tym był bardzo wymagający i surowy dla siebie. W czasie powstania bokserów znajdował się w bezpiecznym miejscu, postanowił jednak wrócić do swojego klasztoru, by być blisko chrześcijan, zwłaszcza w czasie prześladowania. Remigiusz zginął z ręki bokserów 19 czerwca 1900 roku wraz z księdzem Modestem Ontladerem. Remigiusz Izore beatyfikowany był 17 kwietnia 1955 roku, a kanonizowany 1 października 2000 roku. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, z Twoją pomocą święty Remigiusz aż do śmierci walczył w obronie wiary. Sprawdzaj jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.